Cześć, siemanko, z tej strony Noli, witam was w odcinku, w którym postaram się przeżyć w jednym domku podczas apokalipsy zombie. Jeżeli odcinek się spodoba, zostaw łapkę, a będziemy robić więcej tego typu rzeczy. Historia jest taka, trwa apokalipsa zombie, przyszliśmy do domku i poszliśmy spać. Budzimy się w domku i zobaczmy, czy uda nam się przeżyć. Chwilę poleżyliśmy na łóżku w domu i zabraliśmy ze skrzyni potrzebne rzeczy. Złote jabłka oraz skórzana zbroja. Na pewno się przyda. Założyliśmy ją natychmiast, wyglądam uroczo. Ale co mi po zbroi, jak nie mamy się czym bronić? Dlatego otwieramy pobliskie skrzynie. Bierzemy z nich kilo, wiadro, siekierę oraz złote jabłka. Okej, ten dom jest całkiem dobrze wyposażony. Sprawdzam też inne szafki, ale niestety nie da się ich otworzyć. Prąd wysiadł w mieszkaniu, więc z komputera niestety też nie skorzystamy. Abyśmy mogli zawołać pomoc. Otwieram jakąś szafę czy garderobę i znaleźliśmy tam żelazną zbroję. Od razu ją podmieniam, bo żelazna jest lepsza. A zaraz obok leżał schowany Tomahawk. No, jest to bardzo mocna broń i na apokalipsę zombie na pewno się przyda. Patrzę jeszcze na wyposażenie domu. Są tutaj jakieś meble, trofea zdobyte podczas innych podróży prawdopodobnie. Ale myślę, że podczas ataku tu dużo rzeczy zostanie zniszczonych. Zabieram też granaty, które znaleźliśmy obok. Przydadzą się na większą grupę wrogów. Tutaj jest drabina i widzę, że trzeba jakimś trick jumpem na nią wskoczyć. Skakujemy i jest to jakiś schowek, znajdziemy tam amunicję oraz granaty dymne. No, wszystko się przyda, ale te granaty dymne są dyskusyjne. Najgorsze, znaleźliśmy amunicję, a nie znaleźliśmy żadnej broni. Na dole też było dużo skrzyni, więc rozglądam się po nich. Swoje kroki skierowaliśmy od razu w stronę kuchni, bo gdzie kuchnia, to tam jedzenie, a jedzenie podczas tej apokalipsy zombie na pewno się przyda. Chyba to jest lodówka, zaczynam w nią klikać i wypadają rzeczy. Jako że nie będę klikać, to otwieram lodówkę i zabieram całą jej zawartość. Jedzenia mamy dużo, więc pozwoli nam to na pewno przetrwać długo tą apokalipsę. W łazience znaleźliśmy kolejne złote jabłka, dziwne miejsce na trzymanie żywności. Prysznic na szczęście działa, więc po prostu zabieram wodę z niego, może się przydać do jakiejś pułapki. Wchodzimy też do piwnicy, która wygląda bardziej jak zbrojownia. Rozejrzeliśmy się obok, nie ma tutaj totalnie nic do podniesienia, ale są tutaj drzwi z kodem. Jeszcze zbrojownia, tam kolejna amunicja, tym razem do karabinu. Szkoda tylko, że nie ma karabinu. Szukamy kodu do drzwi, przeszukuję cały dom i nie był on trudno schowany, bo znajduje się za łóżkami, na których spaliśmy na początku. Więc zabieram go, wpisuję go do drzwi i wchodzimy do środka, a w środku karabin. No teraz mamy szansę na przetrwanie, szkoda, że magazynki, które znaleźliśmy wcześniej, są do innych broni. W dodatku diamentowa zbroja, no to na pewno nam da dużą protekcję. Na zewnątrz pada, niestety jest to jeden domek challenge, więc nie możemy wyjść z niego, ale chcę wam tylko pokazać okolice. W międzyczasie usmażyły się ryby, w moim ekwipunku zaczyna brakować troszkę miejsca, powoli jednak zbliża się noc, a z nią horda zombie, bo jest noc, jest Blood Moon, czyli tych zombie będzie się respić bardzo dużo. Nawet pomimo dobrego wyposażenia muszę zrobić wszystko, by zyskać nad nimi przewagę. Dlatego wywalamy trochę podłogi przy wejściu i zalewamy dziurę wodą. Może na ten trap złapie się kilku zombie, ok? Z drewna robimy też tabliczkę, bo zrobimy po prostu taki szybki pierwszy trap, dzięki czemu woda będzie spychać zombie do tej dziury i oni będą spadali. Zbieram też półpłytki. Zabetonowaliśmy wejście na wyższe piętro, w razie czego jak zdobędą dół, będziemy mogli się schować u góry. Trzeba jak najbardziej utrudnić zombie wejście do naszego domu. Domek jest dobrze wyposażony, więc warto wykorzystać go jak najlepiej. Generalnie zombie nie potrafią skakać, dlatego zburzymy najniższy schodek i położymy obok półpłytkę, dzięki czemu zombie nie będą mogli wejść, a ja będę mogła sobie wskoczyć. Z kolei na strychu, czyli tutaj będziemy się bronić w ogóle, wyburzyliśmy trochę ścian, a część amunicji schowaliśmy do skrzynki, tej, której niestety nie będziemy mogli użyć. To, co zobaczyliśmy na dachu, no, podnosi trochę adrenalinę, bo właśnie widzimy krwawy księżyc, a więc wszystko się zaczyna teraz. Szybko schodzę w dół, niczym Terminator, i już ich słychać. Miałem wrażenie, że nadchodzą ze wszystkich stron, więc obserwowałem cały dom bacznie. Sprawdzam okna w piwnicy oraz kuchni. Nie widać ich, ale słychać. Wreszcie pojawił się pierwszy. Można powiedzieć, że prawie doszło do spotkania. Dzieliły nas tylko żelazne drzwi. Oj, nie przyszedł jednak sam. Zaraz pojawili się kolejni i kolejni i kolejni. Można tak wymieniać w nieskończoność. Żelazne drzwi jednak nie wytrzymały zbyt długo naporu. Zombie sam w środku. Udało mi się cudem wskoczyć na schody. Zombie jednak miały problem, by wejść.
Zaczynam ich ostrzeliwać z góry i okładać siekierką, ale dało to tylko chwilowy efekt. Uciekam więc na górę, na strych, by stamtąd ich ostrzeliwać. Generalnie strych to jest najbezpieczniejsze miejsce w tym domu, tak mi się zdaje. Jest niebezpiecznie, zombie cały czas próbują się podkopać do mnie z dołu, dlatego wziąłem granaty i rzuciłem prosto w nich. To uspokoiło na moment sytuację. Na krótko niestety, bo zaraz znowu się pojawiły kolejne. I w dodatku zaczęli wchodzić na strych. Muruję im przejście. Pora wziąć tą machołkę w rękę i zacząć ich bić. Tak jak mówiłam, ta broń okazała się mega skuteczna, bo nie dość, że bije szybko, to zadaje duży damage. Dzięki niej mogliśmy na spokojnie kontrolować sytuację. W trakcie walki zjedliśmy też złote jabłko. Na dole zombie też czekają w kolejce, ale nie damy im jabłek, tylko poczęstujemy ich tomahawkiem. Ta broń okazała się lepsza od karabinu, przynajmniej na bliski dystans. Zombie pomimo gigantycznej przewagi liczebnej były spokojnie odpierane. Niestety pół piętro zostało podzierowione jak sito i zombie mogą je zaatakować z każdej strony. Niestety w trakcie zamieszania spadliśmy do środka. W panice atakowałem wszystko co się rusza, zombie atakowały od dołu i od góry. Więc zaczynam się wykopywać i uciekać. Udało się dotrzeć do kuchni, która jest calutka zakoblowana. Niestety i tu nie możemy być bezpieczni. Uciekamy do łazienki i zamurowujemy drzwi. Tak zawsze jest w horrorach. Biedna, samotna dziewczyna w łazience zaatakowana przez straszne stwory. Czy czeka nas ten sam los? Niestety moje przemyślenia zostały brutalnie przerwane. Zostałam wypchnięta i te monstra wpadły do środka. Setki zombie. Wymachujemy się kierunkiem na lewo i prawo. Zrobimy mi taki dojazd wrogu, że ledwo przeżyliśmy. Generalnie nie mam pojęcia gdzie jestem, aż w końcu wykopujemy się na zewnątrz, tuż u progu mojego domu. Wykorzystałem moment nieuwagi i pobiegłam na korytarz, murując ze sobą dziury. Ale co z tego, skoro od drugiej strony też na nas czekali. Wymachując tomahawkiem i strzelając z karabinu, utorowaliśmy sobie jakimś cudem przejście na dach. I ledwo przeżyliśmy tą całą sytuację. No to mógł być serio koniec. Ta diamentowa zbroja OG. Generalnie dach był super, bo jakby zombie przestały się do nas podbudowywać. Ale prawdopodobnie to zgubne myślenie, więc wróciliśmy na dół, bo otoczenie czterech ścian jednak daje jakiś taki komfort, bezpieczeństwo. Broniliśmy się w sypialni, ale zombie było coraz więcej. Murowałam się, oni podkopywali się od dołu. Łóżko, w którym leżeliśmy i czuliśmy się w miarę bezpiecznie poprzedniego dnia, okazało się być naszą ostatnią ostoją. Dlatego zamurowaliśmy je, a z drugiej strony wydostaliśmy się na zewnątrz. Jest słońce, w końcu! To chyba była najdłuższa noc ever. Zaczęliśmy też oczyszczać dom z zombie, które pochowały się w nim. Niestety, pomimo słonecznego dnia, ja dalej walczę o życie, bo są ich tutaj setki z poprzedniej nocy. Musieliśmy uciec do piwnicy, schowaliśmy się tam za beczkami i nagle... Odpaliłam więc granat, ale nie możemy uciec. Na szczęście zdążyliśmy. Szybko murujemy dziurę. Musimy się spieszyć, bo zombie nadal próbują się przedrzeć do piwnicy. Niestety nie udało mi się. Nadomiar złego zalały nam piwnicę, mam nadzieję, że to nie jest z toalety. Nie możemy tu dłużej zostać. Wszędzie atakowali nas, nawet na schodach. Moja desperacka próba murowania się ze wszystkich stron nie dała całkowicie nic. One zawsze znajdą przejście. Uznałem, że trzeba je jakoś wykurzyć z domu. Skoro idą za mną, to wyjdę na zewnątrz, na chwilkę. Zaatakowałam więc zombie granatem. Mimo, że w domu jest teraz pusto, to dalej je słyszę. Świadomość tego, że za kilka minut rozpocznie się totalnie to samo, nie jest pocieszająca. Ale stwierdziłam, że tą noc spędzimy na dachu, bo ostatniej nocy jak tam wyszliśmy było bezpiecznie, więc skopaliśmy dach, następnie ustawiliśmy schody do góry nogami, raz żeby utrudnić im wejście, a dwa żeby po prostu były jako pełny blok. Zamurowaliśmy cały teren, zrobiłam sobie coś w stylu okopu na dwie kratki na dachu. Porzucałam też granaty dymne, może chociaż odwróci to uwagę zombie albo ktoś nas zauważy i przyleci samolotem. Nie mam już też amunicji, więc wyrzucamy broń i pozostaje nam tylko tomahawk. I pora czeka na zachód słońca, a wraz z nim czerwony księżyc. No i są, zbliżają się, setki małych świecących oczu zwiastują kłopoty. Zombie zebrały się w jednym miejscu i zaczęłam je ostrzeliwać z łuku. Ale stwierdziłam, że strzały zostawimy po to, że jak będą się podsadzać, to wtedy będziemy ich strącać.
usłyszałam ich kopanie. Co chwilę sprawdzałam, czy nie znajdują się już na dachu. Nie myślałam, ale zebrały się one również od północnej strony. Zombie zaatakowały ze wszystkich stron, podkopując się od dołu i podsadzając się. Jedyna względna, bezpieczna przestrzeń to dach, nie ukrywajmy. Na dół nie ma co schodzić, bo mamy dosyć uszkodzoną zbroję i zostaniemy pokonani w mgnieniu oka. Dostały się, generalnie przez jakiś czas się broniłam. I udało się przeżyć drugą noc, więc dach zostaje OP. I ostatnie takie wyzwanie, które sobie postawiłam, to zejście do pomieszczenia z kodem, bo tam będziemy mogli wezwać pomoc. Także schodzimy, udaje nam się dostać do środka. Zombie co prawda się próbują podkopać, ale utknęły w jednym miejscu. Także jesteśmy tutaj bezpieczni i odpowiedź na to, czy da się przetrwać apokalipsę w jednym domu? Da się. Głównie trzeba spędzić ją na dachu. Także jeżeli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę. Trzymaj się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!